serdecznie, Mateusz Sala. Zaczniemy dzisiaj od problemu korków. Jest wiele teorii, że zakrętka, że korek syntetyczny jest zły. To nie jest prawda. W młodych winach, takich w 2013, 2014, 2015, czyli te, które powinniśmy pić, i tak de facto starszych nie powinniśmy pić w tych przedziałach, powiedzmy do 100 zł, kiedy te wina nie są starzone i kompletnie się do tego nie nadają. Zamknięcie sztucznym, syntetycznym korkiem, tak jak tutaj mamy przykład, czy zakrętką, jest stabilniejsze chemicznie jest o wiele lepsze dla wina. To nie jest żadna wada. Ponadto zaoszczędza winiarzom mnóstwo pieniędzy. Około 7% win zamykanych korkami klasycznymi z kory korkowca jest skażonych i daje nam ten efekt wina korkowego, czyli ten piwniczny zapach, który pojawia się czasami przy otwarciu butelki, więc czyni nam z wina loterię. Tutaj wino nie musi się starzyć, nie potrzebuje jakiejś mikrowentylacji naturalnego korka, stąd korek syntetyczny i zakrętka lepiej. Tutaj wino z Alzacji, Riesling, 2013 rocznik i opisany jako Appellation d'Origine Protégée. To jest to samo co AOC, tylko w związku z przetasowaniami prawnymi w 2002 roku jakby Unia Europejska zaczęła forsować do prawodawstwa francuskiego, czyli apelacji kontrolowanej, termin protegowanej, bo ten termin AOP zamiast AOC jest używany w całym jakby świecie spożywczym. On się odnosi do starzonych serów, on się odnosi też do koniaków, on się odnosi do wszelakiej innej produkcji, której możemy nadać apelację, czyli ograniczenie terytorialne i zagwarantować jego jakość. Dzisiaj przygotowani jesteśmy w dwa kieliszki. Jeden, żeby może troszeczkę bardziej utlenić to wino. Nalejemy sobie do dwóch jednocześnie. Drugi nasz klasyczny kieliszek do białego wina. To jest model Chardonnay, który ma bardzo duży wylew. Alzackie Rieslingi. Oj, tutaj już widać oleistość. To będzie widać zdecydowanie na tym kieliszku ładniej. Bladosłomkowe, ale bardzo ładnej oleistości wino. Tutaj, o, nie czuć jakiejś wielkiej słodyczy na nosie. O, tutaj lekkie nutki grejpfrutowej, o wiele lepiej niż ostatni Riesling. Troszkę jakiś taki roszponko, kolendry zielonawych nutek. Ten kieliszek o wiele bardziej koncentruje nam bukiet. Tutaj dla badania nosa jest o wiele lepiej w takiej czaszy. Morela troszeczkę. Troszeczkę takich jakby słonych cukierków toffee. Zobaczmy na szersze wytlenianie. Tu będzie lepiej na pewno na ustach nam działać. Ten kieliszek ujawnił nam głównie jakieś nutki takie miętowe, bardziej te zielone, te roszponkowe. Tutaj taka jakby delikatna, słodka mięta nam wychodzi. Owoc rozlany jakąś taką bardziej morelową strukturą z lekką kapką grejpfruta, którego w wąskim szkle tutaj czuć bardzo intensywnie. Lekka taka kwasowość malinowa. To jest bardzo fajne, jak czerwone owoce zaczynają pojawiać się w białych winach. Ja to niezwykle lubię, do tego ma dużą zdolność Sauvignon Blanc z Nowej Zelandii. Bardzo ładnie wkomponowany alkohol, alkoholu prawie w ogóle nie czuć. Dosyć wysoka i krągła słodycz na ustach, aczkolwiek świetnie kryjąca kwasowość. Kwasowość jest ponad sufit, ale kompozycja jest wspaniała. Riesling z Biedronki, 15 zł, Alzacja, wyczuwane jest już terroir, czyli tak charakterystyczne smaki, które potrafi nam przemycić konkretna lokalizacja na świecie, glebowe i też stylu, jeżeli chodzi o winiarzy. No, w tej cenie rewelacja, jeżeli chodzi o Rieslinga, bardzo ładnie zbudowany, rozpostarty gdzieś na tych smakach zielonawo, trawiastych, o mocne cytrusy, grejpfruty, jakaś morela w owocu, bardzo przyjemna kombinacja, bardzo przyjemna kwasowość, niezwykle odświeżająca. Także oczy z nosem, solidna czwóreczka na 5, ładna jest ta barwa, pełna, soczysta, bladziutka. Riesling jest poniekąd blady, chyba że gdzieś tam Rotherhang na przykład jest mocno pomarańczowy,
Nos. Nos bardzo mi się podoba, zwłaszcza w rozbiciu na dwa kieliszki. Też solidna czwóreczka. I usta. Usta wydają mi się na 5. Finalna ocena 13/15. Do zobaczenia w następnym odcinku. Kłaniam się serdecznie.